Siema, jesteśmy dzisiaj na Jet Quizie i dzisiaj zrobimy sobie po prostu jakieś luźne quizy związane z piłką nożną. Sobie wpiszemy tutaj piłkę, na przykład Euro, może 2016 albo 2020. Jadro Polski, quiz o Euro. O, robimy sobie quiz o Euro 2020 na dobry początek. Dobra, zacznij quiz. Które ekipy zadebiutowały? Oczywiście była to Macedonia Północna i Finlandia. Jakie były wyniki reprezentacji Polski na Euro? Tak, był na pewno Polska-Słowacja 1-2. Czyli albo odpowiedź druga, albo trzecia. Z Hiszpanią był remis, a ze Szwecją było 2-3 dla Szwecji, czyli tutaj. Kto zasłabł podczas pierwszego meczu grupy B Dania-Finlandia? Oczywiście był to Christian Eriksen. W ilu miastach zadebiutowano mecze UEFA Euro? Tego w sumie nie wiem. Ja myślałem, że 11. Tak mi się wydaje, że 11. Dobra. Która z tych drużyn podczas osłania była osłona z trzeciego koszyka? To jest ciekawe pytanie. Powiedziałbym, że Ukraina, ale to jest taki strzał. Dobra, który z tych zawodników stał się królem strzelców Euro? CR7, bo tam chyba oni sik dostali. Którą reprezentację Anglicy wyeliminowali w ćwierćfinale? Byli to oczywiście Ukraińcy. Kto zmierzył się ze sobą w finale? Oczywiście były to Anglia i Włochy. Kto został zawodnikiem Euro 2020? Zresztą nawet nie wiem. A tu mamy Bonucci, Schmeichel, Kane, Donnarumma. Na pewno Donnarumma został bramkarzem turnieju, ale czy on został zawodnikiem turnieju, to jest dobre pytanie. A wiecie co, pójdę w tego Donnarumma. Gol szczęsnego to pierwszy samobój bramkarza w historii Euro. Przyznam, że prawda, ale nie pamiętam dokładnie teraz. Zawodnicy, którzy zobaczyli najmniej żółtych bądź czerwonych kartek. Tak pomyślmy logistycznie. W sumie to jest ciężkie pytanie. Pójdę w Szkocję, chociaż może znów Ukraina. Dobra. Jaki padł w wynik meczu Ukrainy ze Szwecją? Było 2-1 dla Ukrainy, ale to do podogrywce było. Ile padło bramek samobójczych na Euro? To był chyba jakiś rekord. Cześć, padło chyba. Wydaje mi się, że 8. Dobra, zakończ quiz, zobaczymy co. Okej, zobaczymy kto terminował do tora. Tutaj było dobrze. Też było dobrze, tutaj też. O, dobrze trafiłem. A, Czechy były. Czyli jednak Czechy były, nie Ukraińcy. Dobra, czyli tutaj dobrze, tutaj mamy Ronaldo, Ukraina, Anglia. O, Donnarumma też dobrze, tak, prawda. O, właśnie Szkocja. Też dobrze, ile bramek? A, 11 padło jednak. No to troszeczkę więcej niż się spodziewałem, ale dobra, dwie odpowiedzi niepoprawne na resztę poprawnych, to jest dobry wynik. Dobra, teraz robimy quiz meczu. I tu mamy reprezentację mecz Polska-Włochy 0-0 z Józefem Rzęczkiem i po prostu musimy odgadnąć cały skład Polski, Włochów i trenerów. Tak, zaczynamy. Oczywiście wtedy zaczniemy od trenera, bo był wtedy Brzęczek. I Manti chyba już wtedy był, tak? Czyli mamy trenerów już. I teraz zacznijmy może od Polski, bo to będzie prostsze. Lewandowski był, musiał być. Tak, wydaje mi się, że był Szczęsny. Znaczy no, wydaje mi się, że był, na pewno musiał być. Nie było Szczęsnego, czyli co, Fabian? Fabian Jański. O, był Fabian Jański, dobra. Znaczy był Krychowiak wtedy, bo to jest też ciekawe. O, był Krychowiak. A czy był to Góralski? Góral. Nie, Góralskiego nie było.
Okej, okay, ciekawe, czy Glik był Bednarek. Nie, Bednarka nie było, czyli ktoś inny był, ale co był wtedy? Nie, nie było Alex. Czyli Rybus. Nie? I co to był ten mecz, gdzie Beresz. Gdzie Beresz był? Szyni. I Wrzesiński był na lewej? Tak, to był ten mecz. Okej, okay, czy był piątek może? Bo piątek może wszedł jako. Nie, już. A Milik? O, był Milik jako zmiennik, okej. Okay. Jeżeli chodzi o Polskę. A Grosicki był? Grosicki. A, Grosicki jako też zmiennik, okej. Okay. Dobra, wiecie co, tak myślę sobie Akendziora. Bo chyba już wtedy było po odejściu. Tak, to było chyba już odejście tego. Znaczy na pewno było, bo po prostu ten. Okej. Okay. Tak jeszcze. Zieliński był? Nie, nie było Ziela. Nie było, dobra. Dobra, na razie nie mam pomysłu, co mogło być z Polski, także idziemy po prostu sobie we Włochów. No tak, Bonucci był chyba. Tak, Bonucci, Donnarumma, tak jest. Jorginho to był? Jorginho był, okej. Acerbi był? Acerbi też był wtedy, okej. Był? Dziwne. Ale dobra, tak. Mancini, czterech zmienników. A tak pomyślmy jeszcze z tych Włochów może. Żeby tak coś pozgadywać jeszcze. A Chiesa wtedy był? O, był Chiesa. Federico Chiesa był. A Immobile był? Kto jeszcze ty tu mógł być? To był chyba 2020. No. Barella? W środku pomocy? Nie. Barelli nie było. Kurde. Lokateli. O, był Lokateli, ale. A, Lokateli wśród z ławki, okej. Ja Szymański? Reprezentacja. O, był Szymański wtedy, dobra. A tak się zastanawiam, bo. Buchnięcie wtedy był? Nie, nie było Buchnięcia wtedy w Polsce. Verratti był. A czy Insigne? Nie, Insigne nie był. Dobra, właśnie co, pozostało 10 sekund. Ja się podaję, nie wiem, kto to mógł być wtedy, bo zapomniałem tego. A, Walukiewicz, Modern. Moder, Józiak, Klich, a zmiennika, to było w reprezentacji, plus jeszcze Linetti, Karbownika we Włoszech, Emerson, Florenzi, Barella, a, gdzie napisałem Barella, super, Pellegrini, Belotti, Berardi, Caputo i Moise Kean, okej. Okay. Ja jeszcze dla przypomnienia postanowiłem zrobić to, czyli grupy Mistrzostw Świata Katar 2022. I to jest ostatni quiz na dzisiaj, jeżeli chodzi o to, także lecimy po kolei, oczywiście grupa Katar, Senegal, Ekwador i Holandia. W grupie B był Iran na pewno, Anglia, Stany Zjednoczone, a czyli USA, wystarczy napisać USA. Teraz co mamy przed Szkocją?
A, Walia Szkoła. A, wystarczy napisać jedno. Okej, dobra. Grupa C, czyli nasza grupa jest tutaj oczywiście Argentyna. Oczywiście jest silniejszy, czyli Polska, Arabia Saudyjska, i Meksyk. Grupa D to jest na pewno Dania, Francja, Tunezja, Peru, tam jest tak, Australia, Zjednoczone Emiraty i Peru. Czekajcie, w grupie E była, była chyba, to była ta Hiszpańska, tak, Hiszpania, Niemcy, Japonia, Kostaryka, Nowa Zelandia, no ktoś z tej dwójeczki. Tutaj była ta grupa, gdzie jest Belgia, Chorwacja, Kanada i tu było jeszcze Maroko. Tak jest, i dwie ostatnie grupy, tak, grupa G. Czyli ta grupa C była taka sama jak ostatnim udziału, czyli Brazylia, Szwajcaria, Serbia. Tylko zamiast którego wtedy była Kostaryka, teraz jest Kamerun. I grupa ostatnia to jest Portugalia, Cristiano Ronaldo, Korea Południowa, Uruguay i na sam koniec Gana. Dara, udało się. 4:55 zostało czasu i tak wszystko wygląda. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się.